Zanim już rozpocznę, bo tak przypomniało mi się, kiedyś też nie było pastora. Dzisiaj wyjeżdżaliśmy z domu, żona mówi, no pogoda jest jaka jest. Wczoraj żeśmy naprawdę wiele pracy włożyli, bo zbliża się sezon. Pojadę, więcej czasu będę poświęcał pszczółkom, pojadę w teren. I mówi, no tak naprawdę, gdyby nie to kazanie, to by mnie jeszcze przyjaciółkę przywieźliśmy. I gdyby nie Gosia, to prawdopodobnie byśmy nie przyjechali tutaj. Więc Aneta mówi, no może by i fajnie było. Jak posłuchałem teraz Darka, naprawdę miał wiele do powiedzenia, ale kiedyś nie było pastora, pamiętacie, i nie przyjechał Jacek, i żeśmy mówili świadectwa. Dlatego też taka propozycja, ktoś może jest, chciałby złożyć świadectwo. Ja będę chciał dzisiaj mówić o komunikacji, nie? Czyli był to temat na czwartek. Chciałem podzielić się o komunikacji nas z Bogiem, a w jaki sposób też Bóg zwraca się do nas. Na ten temat będę mówił, ale może zanim zacznę mówić, może jest ktoś, kto chciałby złożyć świadectwo? Jakbym nie przyjechał, byliby chętni. Ja mogę usiąść, nie ma problemu, wrócę i usiądę. Jak? Nie ma chętnych. Dobra, więc w takim razie zacznę mówić o komunikacji, o ten temat, czyli w jaki sposób Bóg zwraca się do nas, ale też w jaki sposób my szukamy Boga i zwracamy się do Niego. Będę mówił przykłady pozytywne, ale też będę mówił negatywne. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, i od 35 wersetu będzie o największym przykazaniu, czyli faryzeusze, uczeni w piśmie, zapytali Jezusa Chrystusa, jakie jest największe przykazanie. Znamy przykazania, 10 przykazań, i mógłbym je podzielić, że cztery przykazania, one regulują relacje między ludźmi a Bogiem, czyli taka belka pionowa, natomiast 6 przykazań reguluje relacje między nami, czyli w jaki sposób my mamy się ze sobą komunikować, w jaki sposób mamy funkcjonować. 4 i 6. W tej belce pionowej, czyli kiedy zwracam się do Boga i mam przed oczyma te 4 przykazania, to widzę Boga sprawiedliwego, widzę Boga prawego, więc mogę zwracać się do Niego, aby odmienił moje życie, odmienił moje serce, odmienił moje nastawienie, ale nie znajdę sprawiedliwości w sobie, może coś tam, jakąś cząstkę, jakąś namiastkę, ale tak naprawdę sprawiedliwym jest Bóg i zwracając się do Niego, mogę czerpać od Niego tą łaskę. I On, zsyłając na nas tą swoją sprawiedliwość, swoją łaskę, swoją miłość, tak jakby wytłacza z nas to, co z nas wychodzi, czyli świętość. Nie może być odwrotnie. Jezus Chrystus zderzył się z ludźmi, którzy niekoniecznie już czytali Stary Testament, czyli Tanach. Już w tym czasie był Talmud i spotkał się z ludźmi, którzy inaczej troszeczkę to interpretowali. Faryzeusze, kiedy zwracali się do Boga, czyli ta belka pionowa, pokazywali swoją świętość
I wtedy, kiedy już tak naprawdę się podbudowali, uznali, że są tacy skończenie święci, skończenie doskonali, wytłaczali z siebie, czyli z nich wychodziła sprawiedliwość na zewnątrz. I widzieli, że ta osoba zrobiła coś tam źle, tamta osoba czymś tam chybiła. Pewnego dnia złapali pewną jedną kobietę na... na takim czynie nieprawym, wyciągnęli ją na środek rynku i chcieli, czyli pokazali Bogu swoją sprawiedliwość, jacy my jesteśmy sprawiedliwi i jacy my jesteśmy święci, może odwrotnie, jacy my jesteśmy święci i wyrzucili z siebie tą sprawiedliwość, czyli złapali za kamienie i chcieli tą niewiastę ukamienować. Jezus Chrystus, pisząc palcem na piasku, napisał, który z was jest bez winy, czyli tak jakby naprostowuje i wraca do tego, co Bóg chciał przekazać, czyli z nami się komunikował poprzez przykazania, wraca do tego, co było na początku. I zacznę to czytać, czyli 22 rozdział i 35 werset. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, czyli treścił te pierwsze cztery. Czyli ta nasza sposób racji Boga z nami, a także też spostrzeżenie Boga przez nas, nie? Że On jest tym największym, będę go miłował z całego swojego serca i z całej swojej duszy swojej i z całej myśli swojej, czyli pokazuje tą komunikację między mną, między ludźmi, a Bogiem. I to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, czyli te kolejne sześć, ta belka pozioma. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, czyli po tym ludzie poznają, żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie, czyli to będzie wychodzić z nas, to będzie wychodziło z nas, czyli taki sposób komunikacji. Chciałbym puścić jeden taki filmik. Za chwilę on będzie tutaj wyświetlony i tam będzie pokazany sposób komunikowania się z Bogiem. Czyli naprawdę ja oglądałem kilkanaście razy, może nawet i kilkadziesiąt razy ten urywek, bo mi się naprawdę bardzo spodobał. Młodzi ludzie sparodiowali nasz sposób komunikowania się z Bogiem. Dziewczyna, która chodzi do kościoła zielonoświątkowego i jej partner, przyjaciel, mąż, nie wiem, który chodzi do zboru baptystycznego. Obydwaj uważają, że komunikują się z Bogiem w sposób naprawdę dobry, taki doskonały, lepiej być nie może. Za chwilkę to usłyszymy, zobaczymy. Ja podobnie kiedyś też podchodziłem i wyszukiwałem może reakcję Boga, może, że Bóg usłyszy mnie, czy może wpłynie na moje życie, wpłynie na zmianę mojego postępowania, kiedy może uzewnętrznie pewne rzeczy, nie? Tak, przyrównuję to troszeczkę do faryzeuszy. Jest to może mocne przyrównanie, ale tak czy owak
ta pierwsza forma uwielbienia i komunikowania się z Bogiem, jak i ta druga forma uwielbienia i komunikowania się z Bogiem, ja analizując może Pismo Święte, czytając Boże Słowo, stawiam na równi. Może kiedyś jakoś wyróżniałem jedną formę i drugą, w tej chwili już nie. Tak, już ja z tego wyszedłem. Naprawdę wyszedłem, jestem daleko, daleko do przodu. Nie wiem, czy uda się wyświetlić. Jak się uda, Robert, śmiało, nawet w połowie kazania, czy pod koniec kazania, ale może się uda, bo filmik jest naprawdę bardzo fajny i no, ja kilkanaście razy myślę, no niesamowite, fajnie to przedstawili, fajnie to zrobili. 1 Tesaloniczan 5:23, czyli sposób komunikowania się. 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli te trzy elementy niech będą, czy elementy nas, niech będą zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli duch, dusza i ciało. W drugim rozdziale listu do Rzymian, może to powiem z pamięci, w drugim rozdziale listu do Rzymian jest pokazane, w jaki sposób Bóg też komunikuje się z nami poprzez przyrodę, czyli poprzez przyrodę tą ożywioną, jak też i przyrodę nieożywioną, kilkakrotnie i parę razy próbował się z ludźmi komunikować, dlatego też, jeżeli Jego nie słyszeliśmy, jeżeli Jego nie zrozumieliśmy, to nic nie mamy na swoją obronę. Drugi rozdział listu do Rzymian, czyli Bóg komunikuje się poprzez przyrodę. Ja będąc pszczelarzem, będąc leśnikiem, naprawdę widzę w przyrodzie, że oni pięknie ze sobą rozmawiają. Jest wiosna, można wyjść do lasu, posłuchać, w jaki sposób samiec wzywa samicę, też odwrotnie, w jaki sposób te zwierzęta się ostrzegają, w jaki sposób przekazują sobie informacje, ale też samym życiem, tą harmonią, tą doskonałością wielbią Boga, nie? Uwielbiają Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, ale pszczoły na przykład przekazują sobie informacje poprzez taniec, tańczą i wielkość ich przelotu, kiedy robił takie ósemki w środku ula, wielkość tej ósemki, prędkość tego tańca oraz kąt, który, bo ta ósemka może być pod różnym kątem, pokaże wszystko, jak wylatuje na wylotek, pod jakim kątem ma skręcić, ile kilometrów lecieć, ile metrów lecieć, jak duży jest pożytek, jak określi nazwę tego kwiatu zwykłym tańcem, czyli te pszczoły rozumieją. Fakt, że konia lata to poprzez jedną płaszczyznę, po jednej płaszczyźnie, te które pszczółki, które są dalej, już tego nie widzą, to stuka. To stuka, czyli przekazuje dźwięk. Nie? Czyli dźwiękiem te pszczoły, które są dalej, mogą odtworzyć tą ósemkę i też zrozumieją, też między sobą będą w ten sposób rozmawiały, czyli taniec, dźwięk, zapach. Tak samo też i poprzez zapach one
dwa czy na trzy kilometry mogą rozpoznać płeć przeciwną, naprawdę aż tak daleko. Jeden malutki fragment tego feromonu, czyli tego zapachu aromatycznego, da odpowiednią informację i ona zrozumie 2-3 kilometry, czyli zapach. Świat tworzony przez Boga i komunikujący się między sobą jest naprawdę wspaniały, naprawdę piękny i czytając książki przyrodnicze, to tak można powiedzieć do poduszki na jeden wieczór, bo nie można skończyć, nie? Jest to tak ciekawe, tak fascynujące i no ja Po takiej może sesji w pasiece, czy sesji w lesie, w pracy, po powrocie do domu, czy wspominając to wieczorem, mam powód do tego, aby Bogu za to podziękować, ale też i uwielbić Jego wielkość. Dlatego też diabeł, który jest ojcem kłamstwa, chce wprowadzić nas w błąd, czyli prowadzić dezinformację. Chcę powiedzieć coś innego. Nie chcę, chcę powiedzieć zupełnie inny materiał, zupełnie inny fragment, żebyśmy poszli inną drogą, żebyśmy zmienili może swoje nastawienie, swoje postanowienie, ale też i zmienili te belki, nie? Czyli pokazywali siebie Bogu jako takiego świętoszka. A przecież Bóg zna, ma wszystkie włosy, są policzone, zna nasz charakter, zna wszystkie nasze występki, czy tam cokolwiek uczyniliśmy danego dnia. Naprawdę nie trzeba przed Bogiem udawać. Szczerze, Bóg kocha grzeszników i kocha ludzi szczerych, dlatego też fajnie jest być szczerym przed Bogiem, po prostu powiedzieć Jemu prawdę. Kiedyś, no, jak chodziłem do więzienia, parę osób chciało mi zarzucić moją wiarę w Jezusa Chrystusa i mówiło, wiesz co, Jarek, nie ma Boga, nie? Ale ja mówię, no ale zaraz, ale po co mi to mówisz? To Bogu powiedz. Jest taki przestraszeni, rzeczywiście nie powiedzieć to Bogu, coś tam na serduszku jest, coś tam w nich tkwi i bali się. Część osób nawet poprzez taką postawę, czyli szczere przyjście do Boga i odpowiednia komunikacja z Bogiem spowodowała, że ci ludzie się nawrócili. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli pierwszy sposób komunikowania się to jest nasz duch. Nie? Czyli nasz duch. W świecie byliśmy martwi, nie? Czyli nasz duch był martwy i Biblia mówi, abyśmy na nowo się narodzili. Zaprawdę powiadam wam, mówi Jezus Chrystus, jeżeli na nowo się nie narodzicie, nie możecie wejść do Królestwa Niebios, nie możecie być zbawieni, czyli duch. Duch jest ożywiony, nie, poprzez naszą wiarę, poprzez naszą wiarę w Golgotę, czyli że Jezus Chrystus nas usprawiedliwił. Nie muszę się usprawiedliwiać sam, czyli ta belka pionowa, przychodzę do Niego i On ożywia mojego ducha, który może w takim języku potocznym, mówiąc tak z życia, mówiąc o takiej naszej, o naszej codzienności, to odczuwamy to jako sumienie. Nie, po prostu Biblia mówi, że kiedy Jezus Chrystus
został zabrany, czyli wstąpił do nieba, posłał pocieszyciela, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Czyli w ten sposób z nami się komunikuje. Prowadza, że to jest złe, tamto jest dobre, to przyniesie w twoim życiu błogosławieństwo, a może ta rzecz, ta decyzja na samym początku może będzie jakąś trudnością, będzie siana ze łzami, ale idź tą drogą, bo na sam koniec zbierzesz wspaniały owoc, nie? Czyli ten zbiór będzie naprawdę wielki, czyli poprzez ducha. Bóg też komunikuje się z nami poprzez naszą duszę. Nie omija też naszej osobowości, jaką jest dusza. I tutaj jest wola, nie? Czyli czytanie Pisma Świętego w jaki sposób naprawia tą naszą wolę, która pokochała grzech i wybiera coś, co nie podoba się Bogu. Nie? Czyli komunikuje się poprzez naszą wolę, dając może takie chęci, dając ten entuzjazm, dając pragnienie, aby z tego skosztować. Ale to jest też istotne, aby słyszeć Boga, nie? Aby zrozumieć Jego wolę. I w liście do Tesaloniczan jest napisane, że całe pismo przez Boga jest natchnione, potrzebne do tego, aby żyć w sprawiedliwości, aby naprawiać swoje błędy, aby żyć w tej prawdzie i aby poznawać Boga bliżej, czyli żeby znać Jego wolę, nie? Czyli poprzez duszę, poprzez umysł, czyli ucząc się na pamięć nawet pewnych fragmentów Pisma Świętego, ucząc się na pamięć to, co jest, wskazuje na obiekt mojej wiary, czyli w jaki sposób rozpoznać Boga, nie? Rozpoznać Jego głos. Ja wiem, na samym początku mówiłem o tym, że Bóg komunikuje się też z nami poprzez przyrodę. W Starym Testamencie jest, że skomunikował się nawet przez oślicę. Nie? Ja wiem, że może jakby zależało Bogu, żeby nas z czegoś wyrwać i, czy może pokazać tą swoją wolę, to nawet i pies, czy tam użyje kota, czy kogokolwiek innego, to wierzę. Jest to bardzo rzadkie, ale jest to możliwe. Czyli nasza wola, w Ewangelii Jana 3,16 jest napisane, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, czyli z własnej woli dokonał ten wybór, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego ta nasza wola jest bardzo ważna, ale też czytając Pismo Święte poznaję wolę Bożą. Nie poznaję i mogę, znając na przykład 10 przykazań, znając Jego Słowo, pewne rzeczy skorygować, czyli Bóg komunikuje się poprzez Boże Słowo. Umysł, już zacząłem wyjaśniać ten umysł i emocje. Też tak samo też Bóg używa te emocje. Szkoda, że ten filmik nie doszedł do skutku, nie został wyświetlony, ale przedstawiał ten filmik taką parę osób, dziewczynę i chłopaka. I dziewczyna z taką, wiecie, z wielkimi emocjami takimi wielbiła Jezusa Chrystusa, starała się pokazywać swojemu partnerowi, że przecież tu jest napisane tak, i tak, i tak, czyli wyrażała te emocje, natomiast on ze zboru baptystycznego skupiony, taki wyważony, czyta to słowo, bo hałas może, wiecie, już jest, tak? O jest, no proszę bardzo, to, że nie ma głosu.
to miałam wam pokazać. Naprawdę, naprawdę czytając Boże Słowo, nie ma różnicy. Bóg patrzy na wiarę, nie? Jednej osoby i drugiej osoby i odpowiada, nie? I odpowiada. Problemem tutaj jest to, kiedy nadużywamy te emocje, nie? I na przykład można nadużywać emocje w ten sposób tam tańcząc i... No nie zrobimy to wtedy, kiedy na przykład jako zbór, jako społeczność przeżywamy coś smutnego, prawda? Lepiej wtedy ze skupieniem pewnym zwrócić się do Boga. Panie Boże, pomyliłem się, czy pomyliliśmy się, obraliśmy nie tą drogę, co trzeba. Komunikuję się z Tobą, chcę teraz od Ciebie usłyszeć może ten plan naprawczy, wtedy nie będziemy się cieszyć, ale kiedy wybierzemy za pierwszym razem może tą właściwą drogę, trudno powstrzymać emocje, nie? Więc wtedy dziękujmy Bogu, radujmy się i naprawdę cieszmy się z tego, że Bóg jest z nami, nas słyszy i z nami prowadzi ten dialog, nie? Z nami rozmawia. Dialog, czyli modlitwa. W modlitwie możemy zwracać się do Boga i mieć z Nim tą komunikację. To słyszeć, że tak powiem, Jego wolę, Jego pragnienia, Jego może wskazówki to do naszej drogi. A Bóg naprawdę, jedno takie może świadectwo, kiedyś w Baniach Mazurskich dzieliłem się jednym słowem, przygotowałem się wieczorem, tam sobie poczytałem, było to z Księgi Daniela, tam jest o takim posągu, który po pewnym czasie się zawalił, nie? Czyli... Nie będę tego powtarzał, ale te elementy się zawaliły z tego powodu, że nogi były wykonane z tego, z czego były wykonane, prawda? Przygotowałem się, napisałem na kartce i pojechałem, to chyba było w czwartek i miałem głosić. Akurat w tym czasie przyjechał pastor, no skoro przyjechał pastor, więc jego pierwszeństwo, usiedliśmy i słuchamy i podzielił się z Księgi Daniela, i o tym posągu. Ja byłem pod wrażeniem, mówię, Marek, ja nie kłamię, zobacz, ja to napisałem i na ten temat miałem się dzielić. Oczywiście też i tutaj w Węgorzewie parokrotnie przygotowywałem jakiś temat, na przykład o komunikacji. W poniedziałek powiedziałem dla Asi, bo na tej grupie modlitewnej, że będę dzielił się na ten temat. A tutaj wiadomość, że we wtorek będzie o języku, nie? Nie wiem, w jakim kierunku poszła grupa, ale uważam, że język jest też formą komunikacji, więc była taka, można powiedzieć, jakaś tam jednomyślność. Bardzo fajnie. Zresztą jest setki przykładów takiej rozmowy Boga z ludźmi, na przykład powołanie Samuela. Bóg mówi Samuelu, a Samuel oczywiście poleciał do Heliego i słucham, nie? No, mów Panie, oto sługa Twój słucha. Dopiero za trzecim razem Heli poznał, że Bóg chce coś dla Samuela powiedzieć, nie? Czyli powiedzieć takim, można powiedzieć, słyszalnym głosem, ale dla Samuela, bo to wołanie Heli nie słyszał, oni byli blisko. To wołanie słyszał tylko Samuel, czyli przejdę do ciała. Bóg wyposażył nas w odpowiednie zmysły,
którymi możemy się komunikować. Nie? Czasami jeden gest wystarczy, że ja rozumiem, że no nie wiem, może nie jestem przyjemnym gościem w danym domu, czy może wykonałem pracę nie do końca właściwie i jeden gest nadleśniczego i już ja wiem, o co chodzi. I myślę, co ja dzisiaj zrobiłem nie tak. Nie? Albo jeden gest czasami wystarczy, że oczekuję pochwały, bo już widzę z daleka, wiem, że coś tam wykonałem, a widzę z daleka, że zostałem dobrze zrozumiany i otrzymałem tą pochwałę. Naprawdę jeden gest i Bóg wyposażył nas we wzrok, w słuch, w czucie, w dotyk i w smak. Nawiążę też to będę mówił teraz o ciele, może o takim wzroku cielesnym, słuchu, czuciu, dotyku i smaku, może podkreślając, że są to zmysły naszego ciała, ale jest wzrok duchowy. Nie? Czyli możemy patrzeć na sposób duchowy, słyszeć też na sposób duchowy, czuć, dotykać pewnych rzeczy, tak samo też rozróżnić smak. Nie? Czyli Bóg w ten sposób też przekazuje nam informacje. Smak. Może od tego zacznę. Mam napisane tutaj akurat odwrotnie, ale tak sobie pomyślałem, że może od tego zacznę. Gorzka woda życia. Przychodził ktoś, ja bywało, że no tydzień, miesiąc, może nawet rok i podsumowanie roku, Panie Boże, naprawdę to była taka gorzka woda w moim życiu, nie? I poprzez ten smak Bóg przekazuje pewną informację, zaczynam rozumieć, zaczyna kwitnąć w moim umyśle cykl zdarzeń, cykl wydarzeń, które spowodowały, że ten rok to jest gorzka woda życia. Gdzieś może popełniłem błąd, gdzieś może Bóg wołał, tak jak wołał Samuela, to ja nie poszedłem po radę do Heliego i Heli, no, ale poszedłem po radę do zupełnie w inne miejsce. I to życie zaczęło zupełnie inaczej wyglądać. Ale jak popatrzę na całość swojego życia chrześcijańskiego, nie tak dawno paru przyjaciół, moich tych przyjaciół z dzieciństwa, później no, przyjaciół, którymi pierwszego papierosa zapaliłem, też przyjaciół, kiedy tam za sklepem wypiłem też no, pierwsze pół litra wódki, ci przyjaciele przyszli do mnie, abym dał jakąś działkę, bo chcieliby zrobić zapas drzewa na zimę. I kiedy patrzyłem na nich i myślę, Panie Boże, gdybyś mnie nie wyrwał z tego środowiska, to naprawdę patrząc teraz z perspektywy tych lat, które poświęcam Tobie i żyję razem z Tobą, to naprawdę mam za co Tobie dziękować, nie? Czyli na samym początku, jak już zaczynam rozumieć, w jaki sposób Bóg prowadził, czyli mówił dla mnie, a w pewnych może kwestiach byłem posłuszny, to na samym początku to wydawało się gorzkie, trudne, ale teraz widzę, że wydaje owoc. Wydaje owoc i to owoc słodki jak miód. Nie? I w ten sposób opisuje też swoje życie Salomon, też wielu innych mężów z Pisma Świętego, ale też wielu moich przyjaciół, którzy wybrali Boga i idą za Bogiem, czyli smak. Nie? Poprzez smak Bóg przekazuje nam pewną informację. Coś jest na początku słodkie, ale Bóg ostrzega. To jest słodkie, ale na początku. Później zbierzesz plony zupełnie inne. Dotyk.
Myślę, że osoba, którą dotykamy, a nic nie czuje, nie jest osobą żywą. W liście do Jakuba jest napisane, że chrześcijaństwo bez uczynków jest chrześcijaństwem martwym. Takiego człowieka można ukłuć, on nie czuje, nie jest jemu może kwestie biblijne, życia z Bogiem są zupełnie niezrozumiałe. Dotykasz Jego, a on tego nie czuje. Nie? Czyli współczucie, może miłość do innej osoby, współczucie do innej osoby, pomoc innej osobie, jakieś tam kierowanie się sumieniem, w nas to nie żyje, nie? Albo wydaje naprawdę wspaniały owoc, dlatego że ten dotyk, Boży dotyk przez nas jest odczuwalny, czyli Biblia mówi, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego, dlatego też jeżeli w tobie nie będzie to duchowe czucie, nie będziesz odczuwał, będziesz taki, można powiedzieć, bez uczuć, nie? Taki niezwracający uwagę na to, co dzieje się w naszym otoczeniu, to można powiedzieć o takiej martwocie. Nie czuję tego. Bóg przekazuje nam informacje poprzez dotyk, czyli może dotknąć naszego serca, może dotknąć naszego życia, może dotknąć naszych finansów, może dotknąć też naszego umysłu, bo Bóg nie potrzebuje może ludzi uzdolnionych, takich no, super uzdolnionych, ale potrzebuje ludzi, którzy Jemu wierzą i tych ludzi uzdalnia, bo dotyka. Nie? Jeżeli nasze serce żyje i duchowo żyjemy, to Bóg w ten sposób z nami będzie się komunikował. On jest jak garncarz, czyli może z nas naprawdę wiele rzeczy wspaniałych uczynić. Pani Jasia lepi garnki z gliny, może fajnie nam wyjaśnić, że czasami coś takiego szarego, ja czasami widzę u pani Jasi w pracowni, no w tej chwili już dawno nie byłem, ale swego czasu, jak częściej byłem w jej pracowni, to leżała jakaś taka bryła, która nie przypomniała niczego, takie coś sobie coś, ale ręce pani Jasi, czyli dotyk pani Jasi, potrafił zmienić, przekształcić tą byle jaką bryłę naprawdę w użyteczne naczynie. I Bóg komunikuje się z nami poprzez dotyk. Nie? Czyli komunikuje się z nami w ten sposób, że przemienia nasze życie w te naczynia użyteczne, te naczynia, które mogą służyć w tej belce pionowej, jak i poziomej, nie? Czyli sprawiedliwość od Boga i świętość, uświęcenie w stosunku do ludzi. Czucie, czyli miła woń. Miła woń, nie tak dawno, chyba tydzień temu, zachęcałem was do złożenia ofiary i powiedziałem nawet dowcip o woni. Biblia mówi, że nasza ofiarność, nie? Czyli służenie Jemu jest miłą wonią, nie? Miłą wonią. Składanie ofiar w Starym Testamencie zawsze było miłą wonią dla Boga. Tak samo też Bóg przekazuje nam pewne informacje w ten sposób. Czasami tak jest, że coś tam nabroimy, coś tam narozrabiamy i rozmawiamy z przyjacielem. Wiesz co, no dzisiaj tak się wpakowałem, to jest naprawdę śmierdząca sprawa. Nie wiecie, to nie pachnie dobrze. Nie, to nie jest coś, co mógłbym powiedzieć taką miłą wonią. Nasza ofiara,
ofiarność, poświęcenie jest tą miłą wonią, czyli jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie narodzi się, nie będzie żywy, bo człowiek żywy dba o swoją higienę, nie? Czyli czuje, że coś z nim nie tak i czuje się wtedy głupio w towarzystwie. Ja czasami tak bezpośrednio po pracy przyjadę na modlitwę i mówię, wybaczcie. Wiecie, ale ja no nie mogę inaczej, no bo pracowałem do godziny w 17:30 i była kwestia być albo nie być, ale generalnie dlatego, że jestem żywym człowiekiem, to czuję, nie, że coś ze mnie wychodzi nie tak. Biorę prysznic, łazienka, odświeżam się i z szacunku, nie, do was, z szacunku do innej osoby, dba się o tą miłą woń, nie? Tak samo też w relacji z Bogiem nasze zaniechanie, nie? Czyli będę siedział w domu, nie będę Bogu służył, szkoda moich młodych lat, szkoda pieniędzy, moich finansów, czy moich zdolności intelektualnych. Ja to chowam do szafy, zaniechuję. Powiem wam jedno, to chciałbym powiedzieć inaczej, ale nie mogę, to jest wielki smród. Naprawdę, to nie jest miła woń dla w tej relacji, w tej komunikacji, że tak powiem, z Bogiem. I Bóg będzie ingerował, nie będzie, jeżeli jesteśmy nowym stworzeniem, to będzie pokazywał, czy to poprzez kazania, czy to poprzez Słowo Boże, czytając Słowo Boże, bo to jest lustro. Czytając to słowo zobaczymy, że w lustrze zobaczymy, że no, wyglądam nie najlepiej, nie? I wtedy komunikując się poprzez słowo, komunikując się z Bogiem, zmieniam pewne rzeczy w moim życiu, dokonuje się zmiany, czyli zaprawdę powiadam wam, jeśli na nowo się nie narodzisz, to będziesz trupem, który tam za jakiś czas będzie pachniał, jak będzie pachniał, albo będziesz miłą wonią, nie? Czyli po tym poznają inni, żeście moi, po tej miłej woni, gdy miłość wzajemną mieć będziecie, czyli ta miłość jest naprawdę wspaniałą wonią, słuch, nie? Czyli poprzez słuch możemy usłyszeć poprzez taki duchowy uszy, nie duchowy narząd, że odbieram od Boga, jaka jest Jego wola, odbieram Jego słowo. Może to być bezpośrednio, naprawdę może to być bezpośrednio, czy to poprzez sen, czy to poprzez jakąś wizję, czy Bóg użyje proroka. Czy czytając Słowo Boże też można, no to prawda, widzę te litery, ale usłyszeć to, to co Bóg ode mnie oczekuje. I kiedy słyszymy gorzej, nie po prostu gorzej. No, mówiłem, że będę podawał te gorsze przykłady, będę podawał też przykłady, które świecą, nie? Które są świadectwem, kiedy słabiej słyszymy, w hałasie. Nie? I jeżeli włączymy ten hałas w postaci, no nie wiem, internetu, biznesu, czy tam no, jakichś innych ja nie mówię, żeby wcale, nie? Ale mówię na tyle, żeby słyszeć Boga, nie? Żeby to nie było w nadmiarze. Jak czasami widzę, jadę samochodem i widzę młodzież, że przechodzi przez ulicę i od smartfona, nie od, w ogóle nie patrzą na prawo, na lewo, idą, nie? Czyli ten hałas spowodowany przez smartfona wprowadza ich w niebezpieczną sytuację. Oni nie słyszą, że są na pasach, nie słyszą, że nadjeżdża samochód, nie słyszą, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Tak bardzo są zapatrzeni w ten element. Oczywiście każdy ma swój hałas, nie?
Każdy ma swój hałas. Jednemu będzie to innego hałasem, dla jednego smartfon, dla kogoś liczenie pieniędzy, jeszcze dla kogoś zupełnie inna wartość będzie powodowała, że nie będziemy słyszeli. Czyli odstawienie. Ja to po prostu odstawiam. W rozmowie z Bogiem doszedłem do wniosku, w komunikacji z Bogiem, czyli tabelka pionowa, zwracam się do Niego, szukam u Niego sprawiedliwości, bo widzę, że jestem grzesznikiem i On mi pokazuje, jakiego smartfona mam odłożyć, nie? Co powoduje hałas w moim życiu, że ja nie słyszę tego. Nie słyszę tego, czy nie słyszę jeszcze innego, a konkretnie nie słyszę swojego miejsca w Kościele, nie słyszę swojego powołania. Możemy w tej relacji z Bogiem, czyli w tej belce pionowej, to skorygować i wzrok. Kiedyś dzieliłem się z wami na temat, żeby zobaczyć Chrystusa, spójrz, zwróć swój wzrok na Jezusa. Hiob na przykład, on na samym początku usłyszał o Bogu i to, że odstawił hałas ze swojego życia, żył naprawdę sprawiedliwym życiem, ale on nie zobaczył. I kiedy przechodził może te trudne chwile, był szczery przed Bogiem. Czyli w tej belce pionowej zwracał się do Boga, szukał tej sprawiedliwości, był szczery i Bogu to się podobało. Nawet jak mówił negatywnie, ale Bogu to się podobało, bo wiedział, że Hiob zachowuje się teraz akurat prawidłowo, a Bóg właśnie takich pokornych ludzi miłuje, nie? Miłuje, którzy dobrze postrzegają swoją sytuację. I Hiob był szczery, ale pewnego dnia mówił, że do tej pory słyszałem o Bogu, a teraz zobaczyłem. I zmienił zdanie, bo zobaczył Bożą ochronę, zobaczył Bożą miłość, zobaczył Bożą wielkość i kiedy zobaczył, to zmienił swoje zdanie, czyli wzrok. I też zacznę od negatywnych. Co nam przeszkadza, że coś nie widzimy, czyli możemy być krótkowzroczni. Widzę tylko siebie. Widzę to, co się dzieje w mojej rodzinie. Widzę to, co się dzieje w moim zborze. Czyli jestem krótki. Nie widzę daleko. Nie? Widzę blisko. I nie będzie to ten wzrok powodował, że będę komunikował się z Bogiem. Nie? To spowoduje, że coś tam nie zobaczę. Dalekowzroczność. Znowu widzę daleko, czyli modlę się przebudzenie w Izraelu albo tam gdzieś daleko w Etiopii czy w Mozambiku. Natomiast w moim zborze nie da się ze mną wytrzymać. Nie, po prostu nie widzę tego, co dzieje się w społeczności, w której jestem, czyli jestem skłócony, no, nie ofiarowuję siebie, nie wkładam swojego serca, bo ja nie widzę takich potrzeb, nie dostrzegam tego. Widzę za to daleko. Można też w zupełnie inny sposób, na przykład nie widzieć wcale, nie dostrzegać niczego, ale myślę, że już taki stan to wyłącznie dla osób, które są martwe, nie? Czyli dla osób, które są niewierzące. Czyli może zakończę, bo pomału dochodzę do zakończenia, że Bóg chce, abyśmy się z Nim komunikowali. Bóg chce, abyśmy przed Nim byli szczerzy
On nas widzi, nie? Dostrzeżmy Jego, usłyszmy Jego, odczujmy to, że nas dotyka, nie? I odczujmy to, że nasza woń, nie? Czyli nasze ofiarowanie siebie Bogu jest taką miłą wonią dla Niego. To miało być na spotkaniu biblijnym, temat naprawdę bardzo, ale to bardzo szeroki. Postarałem się go powiedzieć o wiele krócej, niż byłoby na to w czwartek, ale też i użyć przykładów o wiele prościejszych. Dlatego też może na tym zakończę, bo ten cały materiał, w jaki sposób my komunikujemy się z Bogiem i w jaki sposób Bóg odpowiada dla nas, to właściwie wam przekazałem. Dlatego może powstańmy, wiemy już, o co chodzi. Tak, nasz umysł jest rozjaśniony i zwróćmy się do naszego Boga, nie, aby wstąpił w nasze życie, ożywił nas, uczynił to serce czułe, uczynił to serce miłujące, aby nasze życie było takim słodkim miodem, takim plastrem słodkiego miodu. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas, Panie, za to, że byłeś tutaj obecny, za to, że nam błogosławiłeś. Proszę Cię, Jezus, abyś błogosławił każdą osobę, aby to słowo, Panie, pozostało na dłuższy czas w naszych sercach, Panie, i żeby regulowało nasze życie, regulowało naszą codzienność, regulowało też naszą służbę, nasze uwielbienie, naszą rozmowę też z Tobą. I proszę Ciebie, Jezus, aby każda osoba, która jest tutaj obecna, aby odczuwała swoje życie, Panie, tą swoją pielgrzymkę tutaj na tej ziemi jako ten słodki plaster miodu, żeby zdobyć ten plaster, Panie. Czasami są trudności, Panie, jest może też ta gorzka woda życia, ale ja wierzę, że w Tobie, Panie, idąc za Twoją wolą, Panie, idąc za Twoimi wskazówkami, nam pobłogosławisz, Panie, i będziemy mogli korzystać, Panie, z Twoich błogosławieństw, z Twojej korony, Panie, też tego wiecznego życia. Halleluja. Amen. Amen.